Witam po długiej przerwie. W dzisiejszym vlogu chciałbym zaprezentować Wam jeden z naszych tegorocznych nowych nabytków, naszych inwestycji. Było ich wiele, ale ta jest najważniejsza. Jest to robot Delaval VMS, wersja Classic. Jest to robot używany, rocznik 2012, ale kupiono od autoryzowanego dealera Delavalu firmy Agrim z Kartus, która zajmuje się dodatkowo też wprowadzaniem z Holandii oraz Danii używanych robotów, serwisowani, przygotowani do sprzedaży i sprzedają je na polskim rynku za dużo niższą cenę. Robot ten pracuje u nas od 30 czerwca tego roku, także 5 miesięcy. Ogólnie 300 straszyli, że ciężko będzie krowy nauczyć do chodzenia, ale dzięki temu, że nasze krowy przedtem doiły się na hali typu motyle, gdzie też zostawały pasze przy dojeniu, no to 70% krów nauczyło się w 3 dni. Największy problem był z paroma sztukami, które przyszły tam z uwięzi. No to te krowy były dość problematyczne, ale też się nauczyły i dzisiaj nie ma problemu z przychodzeniem krów do robota. Także raczej to tam się sporadyczne przypadki, że tam jedna czy dwie sztuki na dobę się znajdą. U nas robot pracuje w systemie ruchu wymuszonego, gdzie krowy krążą za pomocą bramki inteligentnej, która jest zainstalowana blisko robota przy poczekalni, która kieruje krowy legowiskową lub do poczekalni do robota i tutaj później z tej poczekalni idą do dojenia. Krowy doją się tak około 2,7 razy na dobę. My doimy 60 krów i nasz robot ma jeszcze około 15-20%, zależy od dnia czasu wolnego, także myślę, że taki robot przy naszej wydajności, gdzie my tu mamy około 8000, nie jest za dużo, no to myślę, że gdzieś 75 sztuk by wydoił. Tutaj są gospodarstwa okolicy, które dają na przykład na 3 robotach 230 krów. Także wszystko jest możliwe, te roboty są dość wydajne. Jesteśmy z niego zadowoleni przez na razie ten okres. Ogólnie dlaczego Delaval? No, firma Leli oferowała też nam robota, ale tutaj nas przekonał ten ruch wymuszony. To jest raz, no i robot był droższy, nie? Od tego, co tutaj widzimy na załączonym obrazku. Chciałbym też dodać, że mamy też gwarancję na tego robota roczną, czyli w razie jakiejkolwiek awarii, no to firma nam pokrywa koszt naprawy i części, czyli nas nic nie interesuje. Mamy też pakiet All Inclusive wykupiony, to jest koszt 2400 na miesiąc. Skład na wszystkie materiały eksploatacyjne typu gumy, wężyki i inne takie typu rzeczy oraz płyny wszystkie, czyli dippingi i olej do pompy próżniowej oraz chemia do mycia. W skład tego wchodzi, no to tak jak już mówiłem, 2400 netto na miesiąc to kosztuje. Ale jest to wygodne, nie musimy myśleć o tym, że trzeba kupić płyn, czy trzeba wymienić gumę, czy coś tego typu. Codzienna praca przy robocie, no to jest właśnie wymiana filtra mlecznego. Trzeba na pewno przeczyść kamerkę mu raz dziennie. Po prostu lepiej wtedy działa. On czyści sobie to za pomocą gąbki, ale jak wyczyścimy ją jakąś szmatką, szwamką, to znacznie lepiej to wychodzi. Cykl pracy robota. Krowa, która ma pozwolenie na dół, wchodzi do boksu, jest zaakceptowana. Wtedy stosowane jest korysko, w którym jest podawana pasza. A ramię robota bierze kubek myjący i zaczyna myć szczyki. Po myciu szczyków zaczyna podłączanie. Po podłączeniu następuje podtrzymanie węży, tak żeby krowa w razie kopnięcia i
nie zrzuciła kubka udajowego. Koszt tego robota, a to w sumie całego zestawu, bo skład tego wszystkiego, co nabyliśmy od firmy Delaval, to jest robot, czyli ten box tutaj, który stoi przy nas. Są te bramki, czyli jedna bramka inteligentna i dwie jednokierunkowe. Są trzy poidełka, stacja paszowa, jest myjnia do chłodni, nowy fabrycznie, nowy kompresor Atlas Copco oraz pompa próżniowa. To wszystko wyniosło na 230 tysięcy złotych, gdzie dzisiaj robot Delaval FAMES V310, czyli ten nowy, kosztuje około 600 tysięcy. Wiadomo, on jest lepszy, no bo ma kamerę 3D i widzi tak jak człowiek. Idzie mu to znacznie szybciej, znacznie lepiej podłączanie. No i tam jest też możliwość zainstalowania systemu Repro, czyli tam badanie cielności. No tutaj tego nie mamy. No ale coś za coś. No my zdecydowaliśmy się na używanego robota, no głównie no, musieliśmy też obładę zmodernizować. To wniosło za sobą duże koszty, a dzięki temu, że mamy używanego robota za niższą cenę, mogliśmy te koszty obniżyć. Generalnie chciałbym zrobić taki cykl filmików na temat robota. Chciałbym, żebyście zadawali pytania w komentarzach, a ja na nie będę odpowiadał. Także dziękuję i pozdrawiam.